Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym już odcinku z Far Cry Primal. Zbliża się zmierzch. Trzeba by było tutaj z Sally porozmawiałem przed chwilą. Ona mi powiedziała, że właśnie w kościanej jaskini tutaj są zaginieni łowcy Winja. Ale ja też sprawdziłem, że mi się przydałby tutaj do wielu misji właśnie. Tutaj też to nieznane miejsce było. Legenda Mamuta. Ach, to są te punkty doświadczenia. No dobra, właśnie, że tutaj trzeba będzie tu odblokować ten hak do wspinaczki. Wydaje mi się, że chyba zrobimy sobie znowu te legendy mamuta. No nie wiem, czy robić te legendy mamuta, czy nie. Właśnie, tu się bawię. Chciałem wczytać ten poprzedni stan, ale nie da rady. Tutaj chyba przejdziemy się znowu do tego naszego. Czy którędy to się idzie do niego? Tędyk? Nie, teraz jest noc, nie widzę za bardzo. A chyba tędyk można też przejść, to mi się wydaje. Guarpati, la cual tu si dahata, salwa, wind. Dobra, zobaczmy ile tutaj jest. Ach, to jest dalszy ciąg tej legendy mamuta, widzicie. A, czyli na ostatnim mieliśmy uwolnienie tego starego mamuta. Teraz mamy polowanie na łowców. Okej. Czyli tu już wiem, o co chodzi. Niedobrze, bo przez sam środek się wybrałem. Dalej.
shit, wpadłem w jakąś dziurę. Dobra, witam was już ponownie. Dobra, tu o! Daj szybko, gazu, 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 gazu. Chyba już się uporali z nimi. Nie wiem, co tu się stało. Niech trochę dwóch tam. Tutaj jeden. No dobra, wszyscy. Tego drzewa się nie da staranować. Tą trucizną, kurczę. No niedobrze, niedobrze. Trzeba szybko, trzeba... A, chyba nie dało rady. Jakoś inaczej trzeba to przebyć. Zaraz zobaczymy. O nie, oni nas uwięzili. Dobra, czyli to jest dalszy ciąg tej przygody. Uwolniamy tutaj tego. Dobra, ten się... Mały. Więc lecimy tutaj. Chyba jeden został już tylko. Dobra, uciekamy. Dobra, chyba sobie dadzą radę z nimi. A, i tu chyba mamy już stado. Dobra, chodźcie.
Smarkaka. A chyba koniec. No tak, koniec. Już nic więcej nie ma z tej legendy mamuta. Dobra, udamy się z powrotem tutaj na odpoczynek. Już do... ciemno, naprawdę. Do jaskini. I zobaczymy, co tutaj dalej można zrobić. W pierwszej kolejności to tak jak tutaj, tędy jest to wyjście, mi się zawsze. Łupek, trzcina, skóra, borsuka. Ale przede wszystkim populację trzeba zwiększyć. No i teraz tak, co my tutaj mamy? Pomoc Winja, polowanie, ale... ten tego rzemieślnika trzeba byłoby tutaj, bo te nieznane miejsca, one są dostępne dopiero właśnie jak będziecie, będę miał ten hak. A hak jest tutaj. Kozica, dzik. No niestety niedźwiedź brunatny. My możemy... na ratunek uwięzionym. Jeszcze zobaczę, co w wytwarzaniu tutaj można by byłoby zrobić. Ulepszenie. No nic, nie bardzo umiejętności. Właśnie, tu jest nosidło, szpon do wspinaczki, o właśnie to. I sakwa też, czyli jak najszybciej chyba trzeba będzie tu się dostać do niego. I tak zrobimy, że przejdziemy sobie tego ogniska. Ile tam jest? 800 metrów, no nie tak daleko. Suprasta! W tym odcinku, jeśli się nie uda do bezpośrednio uwolnić od, z... uwolnić, to źle powiedziałem, żeby przekonać... chyba zajdę tędy. To można byłoby zapolować. Gdyby nie to, że po prostu wszystko spłoszyłem wokół siebie. To jeżeli się nie uda w tym odcinku, to w następnym. Wyjdźmy z tej rzeki, bo tutaj różne bywa. O, nie trafiłem. Dobra. No właśnie, tutaj jest to pierwsze miejsce. Ale to można chyba spokojnie tędy wejść sobie. To pierwsze miejsce nieznane, ale tu, żeby się dalej dostać. To jest taka jaskinia właśnie. No to trzeba mieć ten pazur do wspinaczki. Tutaj, w tym miejscu, akurat są dziki. Można by na dzika zapolować, jeśli by on gdzieś tu w pobliżu był w ogóle. Tak,
Kurczę. Właśnie zapomnę zawsze naciągnąć do końca. Taki jest efekt po tym, że ta strzała nie dolatuje. No właśnie, to tak samo. Słabo, słabo, to było słabe. A jeszcze brak składników w dodatku mam. No dobra, może się uda tutaj coś zebrać w takim razie na te strzały. Tu jest wyjście z tej jaskini. Uwaga. Że tu gdzieś są w pobliżu. Nie, jeszcze. Jeszcze nie. A ten pień. Myślałem, że ten pienik to właśnie jest. Nie, to jest na pewno pień. Fajnie byłoby lwa jaskiniowego. Znaleźć. Nie chcę marnować strzał. Na kogo ty warczysz? Chyba na te kozy tutaj. O, zobaczcie. Udało się. Trochę skorzystałem z błędu tej gry. No, ale ważne jest, że jest mięso i skóra. Chociaż czy mięso... Mięsa to chyba mamy dużo. Gdzie to można jedno zjeść? I ty też się tutaj... Nej, psie, cholera. Tędyk może przejdzie. No w tej okolicy to już byłem, to pamiętam. Dobra, 130 metrów, a już się pojawiło. Pojawił znacznik tego ogniska, ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda. O, to jest nisko pod nami właściwie. Ale to chyba nikogo nie ma, tylko jak mi tutaj
zejdziemy, to jest... A nie, no normalnie tędy, tylko że właśnie zejdę, ale potem nie wejdę już. Tam w tą samą stronę, no dobra. No, ważne, że jest ten punkt odradzania odblokowany. To chyba jest nasz. No właśnie, dobrze. Czyli tu można też pewnie kilka rzeczy pozyskać. Skład, sakwa, drewno olchowe. A to twarde drewno jest potrzebne. Ach, i tu można też odpocząć sobie w razie czego. Dobra, ale tego nie trzeba na razie nam. Pomoc Winja, polowanie. Dobra, zróbmy tutaj. Daji dajrim wanmas, tu chuan masi mamsa hadarsz. Mamsa pa, chuan mi brasztar wajkarsz. Taka, pracza. Okej, mamy misję związaną z polowaniem. To tutaj chyba. Tu na pewno? Siarza, palia dajsia. Okej, na razie nie widzę, więc zaznaczmy sobie już tego rzemieślnika. Dobra, gdzie on jest? 1100 metrów. No tutaj z tym polowaniem to jest dosyć daleko ta misja. No można ją zrobić potem, oczywiście. Właśnie, brak składników. Gdzie to mogą być te suche, twarde drewno? Ogólnie to jest już... A, tu była kraina niedźwiedzi, ale na szczęście żadnego nie spotkaliśmy. Dobra. Idziemy. To dosyć szybko, bo nas tu zmrok zastanie. Nie można się ociągać. No, niestety... O, kurczę. A, napotkałem problem w pewnym sensie. Tędy zejdziemy. Oj, oj, dobra, dał radę. Wilk jakoś sobie poradzi, najwyżej obiegnie to dookoła. No widzicie, tutaj można wejść do góry. Trochę przyspieszam, bo jak mnie zmrok tu zastanie... Kamienny, nie słychać wrogów tutaj żadnych, ale są. 1, 2, 3. Tu pewnie jakiś jest u góry. Nie, u góry nikogo nie ma, czyli jest ich 3. Bo nie mam żadnych strzał. No ale mam nadzieję, że 3 pokonamy. Dobrze byłoby jednego tutaj zwabić. Blisko podejdę. Właśnie, już mnie zauważyli. Dobra, on dostanie z włóczni. No, a tego zabił wilk. Podpal stos. Ogólnie z tej włóczni do 2 dostało.
żeby nie marnować. Tu jest. Zwiększyła. Tędy nie zejdę. Tędy trzeba. Słychać kogoś tutaj, tym razem. Myślę, że oni tutaj mogą być na patrolu. Pewnie tych patroli powinno być tutaj mniej już. Dobra, ruszamy. Uwaga. Co? Dam mu ten. Nie. Mięso, bo nie zauważyłem, że on został ranny przy tym, podczas tej walki. No, on się nie regeneruje, mu to życie. Dobra, trzeba będzie tędy zejść na dół. Jaskiniowy. Super. A lew jest znacznie pewnie mocniejszy od wilka. Zobaczmy, czym się charakteryzuje. Oznacza wrogów znajdujących się w niewielkiej odległości. Siła. Warczy, aby ostrzec przed pobliskimi wrogami. Odkrywa 350 stóp terenu. Nie, to weźmy sobie tego. Przytrzymaj. I co, mam teraz kogo? Przytrzymaj LT. No dobra, to jest ten chyba. Chyba to jest ten niedźwiedź jaskiniowy, no mam nadzieję. Niedźwiedź jaskiniowy, mówię, lew jaskiniowy. Wykrywa wrogów w pobliżu, więc to jest dobre. Jesteś tu gdzieś? Jesteś czy nie jesteś? Jesteś. Dobra. Tu jakaś jest... Zobaczmy, co tu się w ogóle robi. Nie, tu nie widzę na razie żadnych wrogów. Spróbuję się tu szybciutko dostać, żeby nie tracić czasu niepotrzebnie. On też nie może za długo biegać. Placówki. Placówki to obozy opanowane przez wrogie plemiona. Przejmij wszystkie i spraw, aby kraina Oro stała się dla Windża bezpiecznym miejscem. Przejęte placówki można wykorzystać w menu mapy do szybkiej podróży. Po przejęciu placówki zdobyte zasoby zostaną wysłane do twojego składu na... Dobra. Tylko, że właśnie nie mam amunicji tutaj do łuku, kurczę. Może być ciężko. Też nie wiem, ilu ich jest tutaj.
Teraz sobie puszczę sowę na nich. A, tutaj jest jeden. Jest normalna wioska duża. U góry jacyś są? Nie widzę. Na pewno tutaj jest jeden, czyli z tej strony by trzeba było. O kurczę, jeden biegnie. Bo zauważyłem, właśnie sowa go zauważyła, jak mnie wyczuł. Shit. Tylko maczugę. Poszedł już na nich. Spróbujemy go załatwić tutaj z tej strony. Nie wiem, czy to miała być taka eliminacja. Dobra, tu się trochę schowam. Kurczę, jak zwykle. No, przy okazji się podpaliła cała wioska. Zapalić tą maczugę i... Kurczę, nie trafił. To było śmieszne, ale się udało, ważne, że się udało. Ja się domyślam, że to było jedno z łatwiejszych tutaj do zdobycia tych placówek. A zobaczcie, tutaj jest... Można by było go uwolnić i obłaskawić? Jak to zrobić? Dobra, w ten sposób. Dobra, mamy poskromionego wilka. Dobra, teraz tak, tutaj będziemy. A tutaj można wypoczywać, dobrze, to się dobrze składa. Jest normalna wioska, podobna do tej mojej. Tutaj jeszcze można przejść dalej. Ach, i tu jest skrót, wyjście gdzieś w tą stronę. No, puść mnie. A teraz ten wilk ze mną chodzi, a ja tego... Wiecie co, wilka? Wiecie, jak to jest? Odeślę go na razie. Dobra. I pójdę w tą stronę, jeszcze zobaczę, co tu jest. Aha, tu jest też miejsce na odpoczynek. Otwórz skład nagród. No wydaje mi się, że tutaj nie trzeba go otwierać. To automatycznie chyba się wszystko tutaj robi. No dobra, czyli tutaj trzeba by było odpocząć, myślę. Zanim udamy się w dalszą drogę. Przywołamy sobie
odwołamy sobie tego lwa. No i teraz idziemy tutaj. To już niedaleko jest na szczęście. Aha, mi się wydaje, że można tu przejść właśnie tą jaskinią. Na drugą stronę tej góry. To jest takie przejście fajne. No, muszę obejść to. Mhm. No właśnie. I tutaj do góry. Dobra, to wejdziemy. Ale sobie tam poradzi na pewno. No wchodź. Tapiry i dziki. Dobra, tapiry i dziki. No, tapira... Ach, to jest ten myśliwy od nas. Się przestraszyłem, że... A, co tam jest? Takie białe. No tapir to jest taki czarnawy. Ma inne umaszczenie zupełnie. Dobra, jedna padł. Nie, zaraz. Tam leży. Weźmiemy od nich, zanim on tutaj nam zakosi. Tworzymy sobie to mięso jako przynętę, bo może spotkamy tutaj te oceloty. Metrów. Okej, tu gdzieś są też te lwy, tylko gdzie? Gdzie tutaj jest? A, nie udało się. Dobra, zabierzemy to. Ten lew jaskiniowy zginął tutaj. Z kim on walczy? Z innym lwem? A to kurczę wychodzi. A ten uciekł. Ale nie widzę tutaj żadnego. Dobra, przechodzimy na drugą stronę. Patrzę, że tutaj... To jest coś, jakaś roślinka, to ją wezmę. Kurczę, nie można. Dobra, to szybko wypływam, bo tutaj mogą być różnie. Jeszcze nic nie wiem, co żyje w tych wodach, ale się domyślam, że tutaj, jak to zwykle bywa, w wodzie też coś czyha. Co ty wyczuwasz tutaj? Nie oznaczyłeś jeszcze żadnych wrogów, więc...
jakieś zwierzę. A nie wiem, czy to nie są te tapiry. Nie, to tapiry nie są, ale... Czy mi się przyda? Wiecie co, jednego to możemy... Kurczę, zwiał. Nie, nie zwiał, dostał jednak. Nie, to jest tylko plama krwi. A tutaj... Tu i gdzie dalej? Tutaj leży.